Dobry wieczór Państwu, ja nazywam się Jacek Pruśniowski, a ten program nazywa się oczywiście Wieczorny Ekspres. Bardzo mi miło się z Państwem spotkać w to wtorkowe popołudnie. Dzisiaj dwa bloki, jeżeli chodzi o nasz program, dwa główne tematy. Jeden, 100 dni rządu premiera Donalda Tuska, 100 dni koalicyjnego rządu i rozliczenie tej ekipy. O tym porozmawiamy w naszym programie. Później sytuacja za naszą wschodnią granicą, czyli wojna, rosyjska agresja na Ukrainę i stan tej brutalnej rosyjskiej agresji. Zaczniemy od tematów krajowych. Poseł Witold Zembaczyński, Koalicja Obywatelska, to pierwszy gość w naszym studiu. Witam, panie pośle. Witam bardzo serdecznie. Za chwilę dołączy jeszcze Piotr Miller, były rzecznik rządu premiera Mateusza Morawieckiego, dzisiaj poseł Prawa i Sprawiedliwości. Ale zanim dyskusja, zaproszę jeszcze państwa na debatę. Jutro w tym studiu debata kandydatów do Rady Warszawy. Warszawska samorządowa debata, którą poprowadzą Izabela Kraj i Hubert Biskupski. Izabela Kraj. Hubert Biskupski. Już w środę o godzinie 18:00 najważniejsza debata w tegorocznych wyborach samorządowych. Walka o Warszawę. Rada Warszawy jest jak lokalny Sejm. Do debaty Superekspresu zaprosiliśmy 5 kandydatów największych komitetów. W tym starciu tytanów wezmą udział Agata Diduszko-Zyglewska z Lewicy, Barbara Socha, Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Jóźwiak z Koalicji Obywatelskiej, Jan Strzeżek, Trzecia Droga i Wojciech Machulski z Komitetu Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy. Transport, komunikacja, edukacja, zdrowie, bezpieczeństwo i ekologia. O tym będą dyskutować nasi kandydaci, nasi goście. Debata Walka o Warszawę, środa 20 marca, godzina 18:00. Transmisja live na naszej stronie internetowej, na Facebooku i na YouTube. Bądźcie z nami, oglądajcie koniecznie. Zapraszamy. Prawie wszystko o warszawskiej debacie Państwo już wiedzą. Prawie, bo nieznana jest ciągle kolejność, w jakiej na pytania będą odpowiadali uczestnicy tejże debaty i poseł Witold Zembaczyński pomoże mi szybko tę kolejność ustalić. Wylosujemy numery, panie pośle, które ustalą właśnie porządek podczas tej debaty. Żeby było sprawiedliwie, tak, może tam bliżej te kule tutaj zamieszam, bo okazuje się, że moja wielka dłoń tam nie wchodzi. Oto ten numerek. Otwieramy. Ja szybko, panie pośle, będę otwierał, a pan losuje kolejną kulę. To jest numer, stanowisko numer 1. Pani Barbara Socha, Prawo i Sprawiedliwość. Proszę bardzo. Wszystko jasne. Numer 2. Dziękuję bardzo, panie pośle. Numer 2 to będzie pan Wojciech Machulski, Konfederacja Bezpartyjni Samorządowcy. Bardzo proszę. Numer 3. I to jest pan Jan Strzeżek, Trzecia Droga. I numer 4. Sprawnie nam, panie pośle, idzie, jakbyśmy codziennie 5 takich losowań urządzali. Zdajemy się do pewnej spółki Skarbu Państwa. Pani Agata Diduszko-Zyglewska z Lewicy. Oraz ostatni. I ostatni numer. Numer 5. Pan Jarosław Jóźwiak, Koalicja Obywatelska. To jeszcze tylko przypomnę, że debata jutro, godzina 18:00, kandydaci do Rady Warszawy. Oczywiście tę debatę poprowadzą Izabela Kraj i Hubert Biskupski. Ja zaraz ten bałagan uprzątnę, a w międzyczasie jeszcze państwa zapytam o to, jak państwo oceniają realizację 100 konkretów na 100 dni rządu Donalda Tuska. Dobrze czy źle? O to państwa pytamy w naszej sondzie. Odpowiedź pana posła na to pytanie, jak brzmi? Dobrze czy źle? Uważam, że na taką mocną czwórkę z plusem. Nie powiem, że 5, dlatego, że do piątki potrzebne byłyby autografy pana prezydenta, ale czwórka z plusem dlatego, że wiele rzeczy, z których obiecywaliśmy, dowieźliśmy. A ja szczególnie tutaj podpiszę się... Ile to jest wiele, panie pośle? No, podpiszę się pod tą działką, która odnosi się do rozliczeń. Te wszystkie konkrety, które mówią o rozliczeniach, o tym, że nie będzie taryfy ulgowej, że będziemy dążyli do prawdy po kolei wraz z kolegami z innych komisji śledczych, doprowadzamy do realizacji. A symbolem tego jest oczywiście wąsik i Kamiński, ten sławetny wieczór, kiedy zajechali za pewien wysoki mur. To był taki symbol, że my się tutaj nie ugniemy. Nie jest to łatwa droga,
dobra, ale w tym aspekcie rzeczywiście mi się podoba. I uważam, że również sama ta celebracja tych 100 dni rządu będzie dodatkowo wzbogacona przez to, co dzisiaj usłyszeliśmy z ust pana premiera Tuska, czyli rozwiązanie korzystne między innymi dla przedsiębiorców. No, premier Donald Tusk lubi celebrować. Kiedyś pamiętam, że polska prezydencja w Unii Europejskiej była na bogato celebrowana. Te miliony za wykorzystanie Hey Jude, pamiętam. Nie wiem, czy pan poseł kojarzy tę historię, ale taki absolutnie kojarzy. Panie pośle, ale pan mówi 4 z plusem. W szkole uczniowie, dzieci, ale także ci starsi uczniowie, jeżeli mają 100 możliwych punktów do zdobycia, a zdobyliby, no tam różnie to jest liczone. Wirtualna Polska na przykład wylicza, że 12 macie zrealizowanych obietnic, no to za 12 punktów na 100 to nie byłaby 4 z plusem, tylko byłaby pała. Tak, to co jest bardzo ważne dla opinii publicznej, to jest nie tylko kwestia tego, że będziemy odhaczać na tej liście punkt po punkcie, ale to co jest istotne, to jest intencja, która za tym stoi. I to co zrobiliśmy. Intencja, że chcecie dobrze, to tak, jest za to, to jest, brawo, chcecie dobrze. Tak, oczywiście, to jest bardzo ważne, dlatego że my jesteśmy uczciwi w komunikacji społecznej i mówimy tak, to dzisiaj zrobiliśmy, a naprawdę w perspektywie innych rządów, które przejęły stery państwa w tak negatywnych okolicznościach, zrobiliśmy najwięcej, ile się mogło dać. Dlatego mówię 4 z plusem, ponieważ te pół punkcika do piątki, a posługuję się jeszcze dawną metodologią oceniania prac uczniowskich. A czyli to już prawie maks. To już tak, pan, już prawie maks. 2-5, w tej się myślałem, że jeszcze 6 wchodziła. Wie pan, to... Zrobiliśmy rzeczy niemożliwe. Odspawaliśmy partyjniaków od prokuratury. Odbarczyliśmy napięcie w telewizji publicznej. Doprowadziliśmy również do tego, żeby istotne kwestie tam, gdzie obiecywaliśmy, na przykład sprawa in vitro dla mnie szczególnie istotna, dowieść. Tabletkę dzień po, tylko no apel stąd do pana prezydenta. Panie prezydencie, pan jest zobowiązany na mocy konstytucji do współdziałania między organami państwa. To nie wymaga wiele. To jest prosty ruch ręką. Podpisane, ustawa wchodzi w życie i my możemy wtedy rzeczywiście pokazać, że jesteśmy skuteczni. No tak, to faktycznie epokowe rozwiązanie. Tabletka dzień po dla 15-latek. To cała Polska. No a to czeka, panie pośle. Od jakiego wieku jest seks dozwolony w Polsce? No zdaję sobie sprawę, no tak. No właśnie, od 15 lat. Jest dozwolony, ale mimo wszystko, jeżeli na tej krótkiej liście największych sukcesów pan poseł wymienia pigułkę dzień po, to jest to ważne, jednak pan, wydaje mi się nie, absolutnie nie można zapomnieć, że poprzednie 8 lat to był czas, kiedy prawa człowieka, prawa kobiet, prawa jednostki były tłamszone wielkim butem i dzisiaj my po pierwsze zamieniamy ten but na otulenie tych osób pewną troską, ale jeżeli... No, ja i pan poseł, to mamy jakieś O prezesie Kaczyńskim jeszcze pewnie sobie porozmawiamy, tak. Ale redaktorze, to co jest istotne, to my przede wszystkim pokazujemy ludziom, że te rzeczy, które były dla tamtej władzy nieistotne, dla nas się liczą. I czy to są duże sprawy, czy mniejsze, to my je po prostu po kolei będziemy realizować. Proszę, to zanim Piotr Miller w tym studiu się pojawi, to jeszcze o przesłuchaniu właśnie prezesa Kaczyńskiego chwilę porozmawiajmy, bo wrócimy do tego podsumowania. Pewnie teraz Polacy, widząc pana posła, to mają głównie na myśli ostatnie posiedzenie Komisji do Spraw Pegasusa i przesłuchanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Bardzo efektowne przesłuchanie, ale panie pośle, w mediach społecznościowych, to mam wrażenie, że nawet sympatycy koalicji obywatelskiej. Nawet zdaje się, że niektórzy z tej najbardziej radykalnej grupy Silnych Razem, no, uważali, że nie poradziliście sobie z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. No. Wy jako komisja, jako ta część koalicyjna komisji. Czy pan poseł ma wrażenie, że prezes Kaczyński wyszedł przegrany z tego posiedzenia? W pracy komisji śledczej nie ma wygranych i przegranych. To właśnie trywializowanie tematu, porównywanie go... polityka, panie pośle. Ale redaktorze, to nie moja pierwsza komisja śledcza. To znaczy porównywanie tego do takiego wieczoru przed galą freak fightów, gdzie jest tak zwana konferencja bądź konfrontacja, kto komu bardziej dopiecze, kto kogo bardziej obrazi, całkowicie odsuwa nas od istoty sprawy, jaką jest ogarnięcie tego, w jaki sposób instytucje państwa nie poradziły sobie z cyberbronią. Może nie obrazi, tylko może obnaży błędy. Dobrze. Może wytknie nieprawidłowości. Oczywiście... Może na tym poziomie po prostu. Tak, prezes oczywiście przyszedł z założeniem tak. Jestem ponad prawem. Wy mi tu możecie skoczyć. Ślubowanie mnie nie dotyczy. Pana pytanie, pan nie ma prawa mnie pytać. I kiedy no argumentował to. To co jest istotne. Ja złożyłem wniosek o to, żeby, ponieważ pan prezes, który był w tej roli świadkiem, dlatego nazywałem go świadkiem, zgodnie z tym, jak właściwie ujmował
obejmuje to regulamin Sejmu i ustawa. Powinien być ukarany nie tylko za złożenie, za niezłożenie pełnego tekstu ślubowania, ale również za odmowę odpowiedź na pytanie, kiedy ono było stawiane wielokrotnie w różnej konfiguracji. Ja na przykład go pytałem, na jakiej podstawie prawnej pan się uchyla od odpowiedzi. On nie potrafił tego wymienić, dlatego też oczekuję od przewodniczącej tej komisji, która jak gdyby odpowiada sroki. Tak, za organizację pracy komisji, że kiedy powstanie stenogram z tego posiedzenia, to w każdym pytaniu, gdzie Jarosław Kaczyński jako świadek odmówił odpowiedzi na pytanie komisji, będzie wniosek do sądu o ukaranie go z tytułu tego, że łamie prawo odmawiając udzielenie odpowiedzi na te kluczowe pytania. I oczywiście można to posiedzenie rozpatrywać w kategorii właśnie freak fightu albo w kategorii pracy merytorycznej. I ja uważam, że przełomowe zeznania tego eksperta, profesora Kosińskiego, który powiedział tak, Pegasus mógł robić co chce z każdym telefonem w Polsce. To było wiadomo wcześniej. Nie było to wiadome, dlatego że Wąsik i Kamiński parę dni przed przesłuchaniem Kaczyńskiego konfabulowali w tej kwestii. Mówili, że Pegasus ma zdolność wyłącznie jak gdyby na ich możliwościach obsługi samego mikrofonu. Nigdy nie włączali aparatu, a dowiedzieliśmy się, że swobodnie każdy, kto posługiwał się tą cyberbronią, miał takie zdolności, czyli miał totalną kontrolę nad urządzeniem. Kaczyński również zasłania się tajemnicą, mówiąc, że on nie może odpowiedzieć, ponieważ te wiadomości, te informacje są klauzulowane, ale w trakcie pytań ani razu nie użył tej formuły, czyli to była tylko taka... Ale wystarczyło, że użył jej przed i komisja zdawało się, że nie wiedziała, co ma zrobić. Nie, to jest określone... Zaskoczył przewodniczącą komisji, czy prezydium komisji i jednak wprawił w stan takiej zdecydowanej konfuzji. No, wydawało się, że tak, że wtedy Kaczyński był górą. Tak, wtedy zyskał przewagę, ponieważ mój wniosek o to, żeby odwołać się do opinii ekspertów, czyli prawników, adwokatów, którzy siedzą za naszymi plecami, nie został zrealizowany, a dlatego nie został zrealizowany, ponieważ założeniem pozostałych członków tej komisji nie było wyłącznie polewanie między innymi mnie benzyną, ale również rzucanie w nas zapałkami. Dlatego oczywiście ja gratuluję każdemu, kto uważa, że można było to zrobić super inaczej, ale wystarczyło jak gdyby kierować się w całym posiedzeniu stricte przepisami. Tam jest opisane, co zrobić, kiedy świadek odmawia ślubowania, co zrobić w sytuacji, kiedy świadek uchyla się od pytania i to, co uważam, grało na rzecz prezesa, to jest to, że niestety, nie będę tu nikogo wymieniał z nazwiska, niektórzy członkowie z tej komisji po prostu, kiedy zadawali pytania Jarosławowi Kaczyńskiemu, to mieli z tyłu głowy, że był kiedyś ich szefem. Ja pracuję w tej komisji bez tego założenia. Mam na myśli przykład Wiplera, który jak zadawał pytanie, to mówił tak, wielce szamożny, wielmożny panie prezesie. No dobrze, prezesie, ale Magdalena Stroka, szefowa komisji, która teraz gra z panem w jednej drużynie, to też jej szefem był prezes Jarosław Kaczyński. I tak? Dlatego... To jest zarzut do przewodniczącej. Nie, to jest zarzut do tych, którzy byli w tym przesłuchaniu zbyt pogrążeni w różnych konwenansach, a sprawa jest prosta i czytelna. Tak, ja jestem członkiem komisji, co bardzo podniecało prezesa i ciągle o tych członkach mówił. Tak, prezes jest w tej roli jako osoba wezwana świadkiem. I dlatego, że to jest komisja śledcza, a nie freak fight, zwracamy się do siebie w ten sposób i dążymy do uzyskania odpowiedzi na pytanie. I to, co jest bulwersujące, nie można pozwolić na to, żeby komisje śledcze były próbą narzucenia jakiejś narracji w pobocznych tematach. Jest konkretnie uchwała, która obowiązuje nas do wyjaśnienia tych spraw i mamy się tym posługiwać. Także to przesłuchanie obnażyło starego, dobrego Jarosława Kaczyńskiego, który tak, ma prawo gdzieś, przychodzi, legitymizuje to, pokazuje reszcie opinii publicznej. Te przepisy mi nie obowiązują, tamte mi nie dotyczą. Ja mogłem robić to, co chciałem, ale parę razy złapaliśmy go na niej ścisłościach, między innymi kiedy mówił, że nie ma pojęcia o tym, czym jest spółka pośrednicząca Matic, że nie zna tych osób, a chwilę później już po sieci krążyły jego zdjęcia z wspomnianymi osobami, co obnażyło jednak, że Jarosław Kaczyński miał wiedzę, ale jednak nie ukrył. Osoby, z którymi prezes Kaczyński ma zrobione zdjęcia, to niekoniecznie zbiór osób, które zna i te, z którymi ma zdjęcia, to są zbiory, które się pokrywają. Tak, ale ja domyślam się, że premier Tusk ma pewnie podobnie. Rozumiem, ale jak jesteś wicepremierem do spraw bezpieczeństwa... No to musisz myśleć, z kim sobie robisz zdjęcia. I przez rok Kaczyński odpowiadał za funkcjonalność Pegasusa i mówił, tak, Komitet do Spraw Bezpieczeństwa tym się zajmie, a potem się okazuje, że oni się tym nie zajmowali, to znaczy, że coś jest grubo nie tak. W wywiadzie z Interią bodaj prezes Kaczyński o tym mówił, że faktycznie tą sprawą się zajmie, wtedy był wicepremierem, ale panie pośle, czy to nie jest też tak, że ta komisja, czy też, no, jeżeli chodzi o w ogóle ostatnie przesłuchania innych, także sobie mówię, komisji śledczych, czy trochę nie pokazały, że tu jest tej pary bardzo dużo, która w gwizdek idzie i szczerze mówiąc nic z tego pewnie wynikało nie będzie, bo no, organy ścigania macie dzisiaj
że tak powiem, po waszej stronie, no a w każdym razie wy decydujecie o tym, jak one funkcjonują, czy są absolutnie niezależne, czy upolitycznione, ale to już na swój obraz i podobieństwo je kształtujecie, więc one mogą działać jak najbardziej i wyjaśniać to wszystko do samego gruntu. No a komisje śledcze, te polityczne spektakle okazuje się, że no, szczególnego chyba sensu nie mają, panie pośle. Co one odkryły? Ja już odpowiem. Dla mnie cały sens, intencja wpisania do konstytucji tego uprawnienia Sejmu, jakim jest prowadzenie sejmowego śledztwa, jest nim transparentność. To znaczy, to jest ten cel, transparentność. Opinia publiczna w sytuacji, w której jesteśmy właśnie po zakończeniu rządów populistów, będzie wiecznie poddawana takiej próbie. To znaczy tak, możesz przedstawić prezesowi Kaczyńskiemu wyrok w danej sprawie, on powie tak, ja nie uznaję tego sądu. Więc o co tu chodzi? O to, żeby w umysłach ludzi rozliczyć tą aferę. Żeby sama opinia publiczna na podstawie zeznań poszczególnych osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie instytucji państwa mogła sobie wyrobić opinię na ten temat, kto tu jest winny, kto czego nie dopilnował. Oczywiście można na końcu sformułować zawiadomienie do prokuratury i mieć pomysł na to śledztwo. Mój pomysł na to śledztwo jest taki, że ja również w moich pytaniach doprowadzałem prezesa do tego, żeby zweryfikować, czy nie doszło do naruszenia artykułu 231, czyli nie dopełnienia obowiązków. Moim zdaniem to przesłuchanie wykazało na podstawie moich pytań w tej części, że doszło do tego naruszenia tego artykułu, ale również w kontekście artykułu 258, czyli zorganizowanej grupy przestępczej. To o to mi chodzi. Ja uważam, że naprawdę posługiwanie się tym Pegasusem mogło wypełniać te wszystkie znamiona. Wiem, że to dzisiaj brzmi abstrakcyjnie, ale jeżeli mówimy o rozliczeniach, jeżeli mówimy o braku tolerancji dla nadużycia prawa, jeżeli mówimy o prawach obywatelskich, jeżeli mówimy o transparentności, to ktoś musi za to beknąć. Czyli Prawo i Sprawiedliwość, czy kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, czy ówczesny rząd, to była zorganizowana grupa przestępcza? Prezes Kaczyński stał na czele zorganizowanej grupy przestępczej? Ja już powiem tak. W aspekcie posługiwania się cyberbronią nie umocowano w przepisach prawa, jeszcze robiąc totalne partactwo. Ja zapytałem Kaczyńskiego tak, czy wyciągnął pan konsekwencje wobec Mariusza Kamińskiego w związku z tym, że zakupiliście oprogramowanie, które miało być zupełnie niewykrywalne, a kupiliście je nie z funduszu operacyjnego ukrytego w tajnej części budżetu państwa, który służy do finansowania karmienia służb specjalnych, tylko kupiliście to z funduszu, gdzie zwykły kontroler NIK-u to wybadał. Czyli widzi pan, jaka to była amatorka. Jeżeli oni sam zakup zrobili w taki sposób, żeby zostawić po sobie ślady, to my po tych śladach dotrzemy aż po prostu do jądra tego zła. Ale to teraz poprzednia władza, z którą teraz pan razem rządzi, kupowała Hacking Team, to też przecież... To wszystko nie ma symetryzowania, absolutnie. Tamto Galileo dużo w porównaniu do Pegasusa, tak, jasne, dużo mniejszy, plus nie ma tak, przypadków. Ale też trojany na urządzeniach elektronicznych, też pełen dostęp, nie tylko, nie wiem, wejście na tak zwany kabel i podsłuchiwanie rozmowy, tylko zajęcie urządzenia elektronicznego i całej jego zawartości. Ale myśmy o tym rozmawiali w tym studiu. Służby muszą mieć to uprawnienia, tylko czym innym jest trałowanie urządzeń końcowych, czyli telefonów komórkowych przez Pegasusa z intencją polityczną i prezes mówi tak, ja nie mam wiedzy na temat akt związanych z pracą operacyjną Pegasusa, ale wiem, Brejza to przestępca, Kołodziejczak to przestępca. Tak można parafrazować słowa prezesa. I to jest jeszcze kolejny dowód na to, że on wiedział, nic z tym nie robił i dostawał jakąś formę informacji. I teraz w logice naszego śledztwa my musimy instytucje od najniższego szczebla urzędników punkt po punkcie przesłuchać po to, żeby zebrać całość tego materiału dowodowego i na końcu skonfrontować to z tym, co mówił prezes. I rozumiem, na końcu jeszcze raz prezes będzie też przesłuchiwany, żeby skonfrontować z tą całą wiedzą znowu prezesa? Tak sobie to wyobrażam, w zależności jaka będzie decyzja pani przewodniczącej, albo w takiej sytuacji, że z najważniejszym świadkiem, który będzie przeczuł jego dotychczasowym zeznaniu w formie konfrontacji, albo wtedy, kiedy specjalnie zwołamy takie posiedzenie w trybie niejawnym, już posługując się dokumentami, na które komisja w dalszym ciągu oczekuje. Czyli są to dokumenty klauzulowane ze służb, bo przypomnę, nikt jeszcze w tej komisji nie posiada certyfikatu, dość ściśle tajne, a materiały operacyjne z tych wszystkich spraw, z tych hipotez śledztw są po prostu ściśle tajne. Jest z nami już Piotr Miller, były rzecznik rządu premiera Mateusza Morawieckiego, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze, witam. Dzień dobry, dzień dobry. Nie udało się dotrzeć do studia. Sytuacja na drodze zatrzymała pana. Cały czas jedziemy, ale korki.
Panie ministrze, to zapytam pana może nie o komisję już do spraw Pegasusa, ale o te 100 dni rządów nowej koalicji, czyli z Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, PSL-u i Lewicy. Jak pan ocenia, jaką pan ocenę wystawi? Poseł Witold Zembaczyński dał 4,5, ale w pięciostopniowej, w czterostopniowej skali. Dwójka, trójka, czwórka, piątka. Tak jest. Więc bardzo wysoka ocena, 4,5. No ale to bardzo nieładnie, bo pan premier Tusk stwierdził, że to najlepiej funkcjonujący rząd z III RP, więc chyba to za niska ocena od pana posła, więc musi uważać. A tak poważnie to procentowo popatrzmy na to, no jeżeli ktoś realizuje 10% swoich obietnic ze 100, które obiecał na 100 dni, no to ocena może być tylko jedna, jest to jedynka. No ale może, panie pośle, po prostu część procesów została uruchomiona. Kiedyś pamiętam z ministrem Kierwińskim w tym studiu rozmawiałem tak na początku tych 100 dni, zaraz po powołaniu rządu i mówił, że to po prostu ma być uruchomione w ciągu 100 dni, ma być zainicjowane, jeżeli chodzi o te obietnice. No to może sporo więcej ruszyło w ciągu tych 100 dni, nie 10. Ale, tylko że pan premier Donald Tusk mówił zupełnie co innego, obiecywał, że to będzie zrealizowane w ciągu 100 dni. No, tyle razy to powtórzył, że naprawdę no, nie sposób wszystkich filmów skasować z tymi wypowiedziami, bo on to mówił prawie na każdej konwencji w okresie wyborczym. No, ale dzisiaj byśmy byli pewnie w stanie nawet wybaczyć, w cudzysłowie oczywiście, niedotrzymanie tych obietnic, gdyby to chociaż te kilka dużych było dotrzymanych, czyli na przykład kwota wolna od podatku, niższy ZUS dla firm, babciowe, dopłaty do mieszkań, no jest trochę tego, prawda? Gdyby chociaż kilka dużych tematów było dowiezionych, to nam jako opozycji ciężko byłoby to atakować, no ale te kluczowe tematy po prostu są niezrealizowane. Tak, no, pana posła Zembaczyńskiego, tylko panie proszę, pozwolę sobie pytanie sformułować, no bo czy to nie jest jakiś jednak oczywisty błąd premiera Tuska? No wystawienie się jednak na strzały teraz w okolicach tych 100 dni, bo jak sobie dzisiaj odsłuchałem wypowiedź premiera, expose premiera Donalda Tuska po tym, jak rząd został powołany i premier powiedział, możecie nas z tego rozliczać, niech cała Polska wie, że właśnie tu mamy te 100 konkretów i to nie jest tylko wyborcza obietnica Koalicji Obywatelskiej, ale plan tego rządu na 100 dni. No to po co premier to mówił, jak teraz faktycznie niewiele udało się zrobić? Oczywiście ta wypowiedź jest mocno dopingująca dla Rady Ministrów, ale dlaczego premier posłużył się takim sformułowaniem, że ten rząd zrobił najwięcej w historii III RP? No, otóż dlatego, że przede wszystkim przeprowadził proces najwyższych podwyżek dla nauczycieli w historii. To było coś, co trzeba było dawno zrobić i to jest nasz sukces, bo obiecaliśmy to i spełniliśmy. A druga sprawa, której nie sposób podważyć na skali wszystkich zasług, to uważam, że argument ściągnięcia i odblokowania środków z KPO, czyli zastrzyk finansowy, praktycznie dla każdego segmentu gospodarki, przede wszystkim powietrze dla Polski, coś, za co PiS ponosi odpowiedzialność, uważam, nie tylko polityczną, ale być może w przyszłości karną. I ja uważam, że te pieniądze, które myśmy utracili do tego czasu, powinny być regresem z takich polityków, jak mój rozmówca przed chwilą, po prostu ściągane. I to są ewidentne sukcesy. To znaczy, oczywiście, można się skupić na... Ale tutaj sukces polega na tym, że premier Donald Tusk jest. Bo to, że jest, to Unia Europejska tego zdała, bo prawo się nie zmieniło, prawda? Ja sobie nie wyobrażam Polski bez KPO. KPO jest. Zaczynamy te pieniądze wydawać. One jest do Polski trafiają. Zmieniło się prawo jest dlatego, w jakimkolwiek obszarze, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, o praworządność, panie pośle? Tak, zmieniło się w bardzo istotnym aspekcie. Już powiem. Na przykład zmiana w tych wszystkich uchwałach, które zaproponował Wysokiemu Sejmowi, czy sam minister Bodnar, która... Uchwały to nie jest prawo. Dobrze, nie jest źródło prawa, ale nie, ale oczywiście na ich podstawie powołuje się skład między innymi Trybunału Konstytucyjnego. Pytam, czy prawo o jotę jakąś, no, jeżeli chodzi o praworządność, wymiar sprawiedliwości. Pan redaktor dobrze wie, że na końcu jest pan prezydent, dlatego sprytnie sformułował to pytanie. Oczywiście oddaję to inteligentny sposób podejścia do tematu, ale nie zmienia to faktu, że my rozpoczęliśmy powrót na drogę praworządności. Mamy w tym pewne osiągnięcia, na przykład w prokuraturze czy w sądach, w ramach zmiany regulaminów związane z dyrekcją sądów, przywróceniem sędziów do orzekania i wreszcie to, co wszystko docenili nasi unijni partnerzy, spowodowało, że my dzisiaj możemy być efektywnymi beneficjentami przebywania w Unii Europejskiej, a nie tylko płatnikiem netto, jak do czego dążyła poprzednia ekipa. I to jest sukces. Pytanie do pana posła Piotra Millera. No jeżeli chodzi o KPO, te pieniądze, no to nie kto inny, tylko premier Morawiecki mówił o nowym planie Marszala, no podkreślał, jak to jest ważne, cenne dla Polski. No nie dowieźliście, panie ministrze, tej sprawy, bo prób było bardzo dużo. No można mówić, że to była polityczna decyzja, ale chyba nie do końca w to wierzyliście, bo akurat Prawo i Sprawiedliwość prawo na życzenie Komisji Europejskiej nie raz zmieniało, tylko nie przynosiło to żadnych efektów. No przede wszystkim zacznijmy od tego, że negocjacje budżetu były udane, bo te środki faktycznie są no, bardzo wysokimi środkami finansowymi. Ja się cieszę, że one trafiają wreszcie do Polski. A to, że
no były blokowane w części, no bo klasyczna polityka unijna była uruchomiona i te środki już trafiały wcześniej do Polski, ale że KPO było blokowane, no to widać jak na po prostu wyciągnięciu ręki, że to była decyzja polityczna, bo tak jak pan redaktor słusznie zauważył, nic się w prawie, w sensie prawie ustawach, powszechnie prawie obowiązującym, nie zmieniło tego czasu, tylko na życzenie polityczne koleżanka pana Tuska z Europejskiej Partii Ludowej po prostu te pieniądze uruchomiła, bo się zmieniła władza. Rozumiem, że w zamian za to teraz Donald Tusk będzie musiał na przykład akceptować różnego rodzaju dokumenty w ramach Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej, czy chociażby kandydaturę przewodniczącej na nową kadencję w Komisji Europejskiej, bo już w ciemno też to zadeklarował podczas szczytu w Bukareszcie. No ale panie ministrze, ale jeżeli chodzi o waszą politykę w stosunku do Komisji Europejskiej, czy jej szefowej Ursuli von der Leyen, związaną właśnie z Krajowym Planem Odbudowy, no to trudno uznać ją za sukces, dlatego że bardzo dużo zrobiliście, żeby KPO zostało odblokowane. Zmiany w 2022 roku, likwidacja Izby Dyscyplinarnej, Izba Odpowiedzialności Zawodowej, potem kolejna ustawa, przeniesienie sprawy dyscyplinowania sędziów do NSA. To wszystko było robione dlatego, żeby Komisja Europejska zaakceptowała to, jak wygląda kwestia dyscyplinowania sędziów w Polsce, jak wygląda, jak oceniana jest praworządność. No i tak nie przyniosło to efektu, więc jednak, panie ministrze, chyba nie wychodziliście z założenia, że to jest kwestia polityczna, czego byście nie zrobili, to i tak nie będzie żadnego efektu. Tylko no, zdaje się, że próbowaliście spełniać oczekiwania kolejnej Komisji Europejskiej. To był błąd, jak pan na to dzisiaj patrzy? Szukaliśmy kompromisu, który doprowadzi do wypłacenia tych środków finansowych i szukanie takiego kompromisu nie jest niczym złym, natomiast jest granica, której przekroczyć nie można. Jak rozumiem, Donald Tusk tą granicę przekracza, czyli krótko mówiąc, no, różnego rodzaju przypuści rozwiązania legislacyjne, chociażby takie jak z Zielonego Ładu, które do tej pory skutecznie blokowaliśmy w ramach Rady Unii Europejskiej. To jest ta cena, którą przyjdzie zapłacić w różnych miejscach. Tak samo jak to, że puścił dyskusję na temat zmian traktatowych w Unii Europejskiej, zamiast zablokować to na poziomie Rady Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. No ta cena jest określona, choć jeszcze być może publicznie nieznana. No jeżeli chodzi o zmiany traktatowe, to jednak deputowani Koalicji Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim głosowali przeciwko tym zmianom. Tutaj jednak sprawiedliwość... Ale ta zmiana mogła być w Radzie Unii Europejskiej, panie redaktorze, zablokowana, czyli okay. Z poziomu ministrów wystarczyło powiedzieć nie i ten temat już był zakończony kilka tygodni temu. To pytanie do pana posła Witolda Zembaczyńskiego. Panie pośle, ale jeżeli chodzi o ten wasz jednak urobek na 100 dni rządów, o KPO pan mówił, o podwyżkach dla nauczycieli, o pigułce dzień po, ale czy jednak mimo wszystko nie jest tego zwyczajnie za mało, jak na już taki kawał czasu, tak? Pół roku od wyborów. Jasne. Uważam, że w tej sytuacji, w której dokonaliśmy wielu innych kroków naprzód, chociażby to, co się działo w Lasach Państwowych, te gigantyczne wycinki, dzisiaj ktoś nad tym panuje, to są wszystko ważne punkty dla Polaków. Chociażby ta informacja, która płynie z Ministerstwa Zdrowia o tym, że pracujemy nad tym, jak wprowadzić rozsądnie z poszanowaniem również sytuacji przedsiębiorców z ryczałtowym składkę zdrowotną. Nie dogadacie się, panie pośle. Zobaczymy, że w ciągu pół roku tego nie wprowadzicie, oczywiście. Bo w samej koalicji myślę, że trudno wam będzie, są tak różne stanowiska, że trudno będzie znaleźć jakieś rozwiązanie akceptowalne dla wszystkich. Postawienie na energetykę odnawialną. To są wszystko... Ta wiatrakowa ustawa, którą wycofaliście? To, wie pan, to w ogóle chodzi o zmianę kierunków aktywności państwa. To są jednak przełomowe momenty. Ja uważam, że również w aspekcie bezpieczeństwa wydarzyło się bardzo wiele. No, kiedy dzisiaj na jaw wychodzi brak kompetencji po stronie byłego szefa MON-u w zakresie kontraktowania, produkcji amunicji i tak dalej i ta przepychanka w obozie byłej Zjednoczonej Prawicy wokół tego tematu, to jednak pokazuje, że tamte sukcesy to głównie, w głównej mierze była jednak taka narracja trochę propagandowa, a dzisiaj my mówimy o realnym rządzeniu, o tym, co Polacy widzą na co dzień i przede wszystkim nasz największy sukces, to jest obiektywne kryterium, jaki jest spadek inflacji. To dzięki temu, że rynki zauważyły, że ktoś rozsądny wziął stery Ministerstwa Finansów, ta inflacja między innymi wyhamowała i to jest między innymi osiągnięcie rządu Donalda Tuska. A może ta inflacja, pytanie o inflację przerzuca? Tak, proszę bardzo. Piotr Miller i kwestia inflacji. Znaczy, no, chyba pęknę ze śmiechu, jak słyszę posła Zembaczyńskiego, że inflacja cudownie zmalała ze względu na to, że Donald Tusk został premierem. No nie wiem, czy pan jakieś podstawowe zasady ekonomii zna, czy nie, ale no, to są działania w kilku sferach. Jednej fiskalnej, drugiej monetarnej. Z jednej strony właśnie Narodowego Banku Polskiego, a z drugiej strony tarcze antykryzysowe, które wprowadził rząd, czyli obniżenia podatków, tarcze energetyczne i tak dalej. Zajmiemy.
No, wy tak podchodzicie do tego, zamiast zająć się robotą, zamiast przyjmowaniem ustaw, to polujecie po prostu na innych ludzi. I teraz chcecie atakować prezesa Narodowego Banku Polskiego, zamiast przygotować kwotę wolną od podatku, zamiast przygotować babciowe, zamiast przygotować obniżki podatków dla przedsiębiorców. Wy się zajmujecie igrzyskami, a nie zajmujecie się robotą, która jest ważna dla Polaków. No trudno, wie pan, kiedy słucha się ostatnich nagrań z gabinetu Obajtka, zdefiniować bez przeklinania, czym państwo się zajmowali, ale ja akurat pana bardzo szanuję za to, że pan zawsze lojalnie broni dokonań swojego rządu, no i taka jest pana rola, natomiast no trudno jest dzisiaj patrzeć niekrytycznie na tamto, co się działo w tamtym czasie i oczekiwać, że my nie będziemy tego rozliczać. No Glapiński, ten Jastrząb był właśnie głównym motorem inflacji i tych wydarzeń, które... A spadek inflacji? Z Glapińskim pan tego w ogóle nie wiąże? No, im bardziej się... Jak rosła, to Glapiński, jak spada, to Glapiński nie, ja tak? Ja widzę tak, że im krótsze są stand-upy prezesa NBP-u, im bardziej jest, można powiedzieć, ogarnięty nasz pieniądz publiczny, tym bardziej inflacja hamuje. A może panie pośle, nie miał pan takiej myśli, że może on jest całkiem ogarnięty wbrew pozorom, tylko nie zauważyliście tego, jak ta jego polityka monetarna zaczęła działać. Bo no, faktycznie, skoro inflacja w takim tempie spadła, zaskakująco szybkim, prawda? Tak, może też jakiś jednak jakąś sprawiedliwość też Glapińskiemu należało, bo też prezesowi NBP. Ja uważam, że co do tej sprawiedliwości, to pan prezes powinien w tej chwili pomyśleć o zmianie stóp procentowych, reagować na tą sytuację na rynkach. Nie zapominajmy o wydarzeniach, które miały może miejsce. Może dlatego taka jest inflacja, bo dosyć wolno te stopy wracają do poprzedniego poziomu. No jakby tak szybko odbiły, to znowu może inflacja tak by nie wyhamowała, panie pośle. No dobrze, ale było jedno pewne, że ta inflacja będzie w dalszym ciągu napędzana przez politykę, którą reprezentowała poprzednia ekipa, która polegała na tym, że problem, który się pojawiał gdziekolwiek, czy w energetyce, czy w... Dosypanie kasy. Tak, to jest dosypanie kasy i to było sama napędzająca się machina. Niestety bardzo na krótkich i wątłych nóżkach stąpająca ku upadkowi ekonomicznemu państwa. My dzisiaj sobie na to nie możemy pozwolić, dlatego że mamy wielkie wyzwania już nie tylko związane z jakością życia, ale z naszą egzystencją obronnością. Na to trzeba mieć pieniądze, realne pieniądze, a nie pożyczone nie wiadomo na jaki procent, nie wiadomo od kogo prawdopodobnie w azjatyckich bankach. I żeby te cele osiągnąć, trzeba mieć po prostu dyscyplinę finansową i dążyć również do tego, żeby Polska spełniła te wszystkie kryteria, które z czasem pozwolą, że żaden Glapiński nas tu nie będzie szantażował, tylko za wiele, wiele, wiele lat, jak będzie zgoda społeczna, doprowadzą nas na przykład do wprowadzenia waluty euro. Przed Trybunałem Stanu go jednak postawicie? Czy... Ja uważam, że tak, tam nie trzeba wiele, chyba 115 podpisów z tego, co pamiętam. Może mi tutaj pan poseł kolega... To sam wniosek, a nie postawienie. Tak, tak, sam wniosek. No oczywiście potem trzeba przepracować to w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej i tak dalej. Cały proces, uważam, powinien doprowadzić do tego, żeby Glapiński zapłacił za to, że jako prezes NBP-u motał się w polityce krajowej i nie zapewnił temu bankowi absolutnej apolityczności i pomagał wielokrotnie rządowi w różnych akcjach, interakcjach na rynku. To tylko do jednego jeszcze, na koniec już naszej rozmowy, waluta euro, pan powiedział, że... To jest bardzo daleka perspektywa, ale proszę zauważyć, że te ostatnie 8 lat, jeżeli chodzi o kwestie doprowadzenia finansów publicznych do porządku, zupełnie taki proces uniemożliwiły. Dzisiaj to jest niemożliwe, żeby tam wejść, ale ja chcę powiedzieć jedno. Dlaczego w tych znienawidzonych przez Jarosława Kaczyńskiego Niemcach zwykły Kowalski może mieć, nie wiem, kredyt konsumpcyjny na kilka procent, a tutaj ma na kilkanaście? To jest ta różnica. Czyli powinniśmy do strefy euro dążyć, tak? No, w perspektywie wieloletniej tak. Piotr Miller i to samo pytanie o strefę euro na koniec, panie ministrze. No absolutnie nie. Właśnie to jest przykład tego, w jaki sposób można reagować na rynkach finansowych, gdy jest kryzys. Własna waluta pozwala, aby stopy procentowe dostosowywali do sytuacji na własnym rynku, a euro dostosowywałyby się stopy procentowe do sytuacji na rynku niemieckim głównie, bo tam są podejmowane i francuskim, więc przez to nie mamy instrumentów na gaszenie inflacji. To jest właśnie podstawa we własnej walucie. Bardzo panom dziękuję za tę rozmowę. Witold Zembaczyński, Koalicja Obywatelska, członek Komisji do Spraw Pegasusa, Komisji Śledczej, i Piotr Miller, były rzecznik rządu premiera Mateusza Morawieckiego, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Niestety dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę, ale zapraszam na kolejną odsłonę Wieczornego Ekspresu. Komandor Maksymilian Dura za chwilę będzie wyjaśniał nam wszystkie mandry i zawiłości tego, co dzieje się na Ukrainie. Dzisiaj mówiliśmy jednym głosem przede wszystkim o sprawach bezpieczeństwa naszego kontynentu, naszych państw, a to wszystko oczywiście w kontekście wojny. Mamy identyczne zdanie, jeśli chodzi o ocenę, kto ponosi pełną odpowiedzialność za eskalację napięcia, kto ponosi
pełną odpowiedzialność za tragiczne zdarzenia w Ukrainie, kto jest agresorem i kto zasługuje na naszą bezwzględną pomoc. Chciałem bardzo podziękować panu prezydentowi, panu kanclerzowi za to, że bez żadnej zbędnej zwłoki, bez żadnych czasami typowych dla polityki targów czy wahań, że uznaliśmy, że pomoc dla Ukrainy musi być natychmiastowa. Solidarność i wspólne działanie są niezbędne w obronie pokoju i wolności w Europie. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej aktualna jest zasada. Nasza jedność jest naszą siłą. I szczególnie nasze trzy państwa, Niemcy, Polska i Francja, mają przy tym szczególną odpowiedzialność. Wczoraj przeprowadziłem szczegółową rozmowę telefoniczną z prezydentem Zełenskim, omówiłem z nim sytuację wojskową i rozmawialiśmy o tym, jaki rodzaj wsparcia jest teraz szczególnie potrzebny. On wie, że może na nas polegać. Kolejnym gościem Wieczornego Ekspresu jest komandor Maksymilian Dura, ekspert portalu defense24.pl. Dobry wieczór, panie komandorze, witam. Dobry wieczór, witam serdecznie. Panie komandorze, rozmawiałem niedawno z jednym politykiem, no, z racji swojej funkcji, bardzo dobrze poinformowanym politykiem. Powiedział mi, że 3 miesiące to jest, no zresztą eksperci też mówią, że ta amunicja na Ukrainie się kończy, ale powiedział, że 3 miesiące to jest taki okres, w którym faktycznie już zacznie się dla Ukrainy dramat. On nawet słowa rzeź użył. Zdaniem pana komandora faktycznie może być tak źle, jeżeli coś się nie zmieni w perspektywie tych paru zaledwie tygodni? Panie profesorze, niech pan nie wierzy w te źródła poinformowane, dlatego że te źródła poinformowane nie specjalnie starają się wzbudzić takie nasze zaniepokojenie po to, żeby podejmować pewne decyzje i po to, żeby zmusić polityków do pewnego działania. Natomiast tak naprawdę nie jest aż tak źle. Oczywiście amunicja jest potrzebna, bo jest potrzebna. Natomiast Ukraińcy wiedzą, o co idzie walka. To nie jest walka o to, czy zajmą im tam jakieś terytorium koło Awdijewki, czy też nie, ale to chodzi o w ogóle być albo nie być Ukraińców. No wyobraźmy sobie taką sytuację, że teraz Rosjanie, ta banda kryminalistów, która w tej chwili jest powoływana do rosyjskiej armii, ona by weszła na przykład w okolicach Kijowa, to co by się wtedy działo? I Ukraińcy doskonale o tym wiedzą. Także te 3 miesiące dajmy sobie spokój. Zresztą nie wiem, czy pan słyszał ostatnie głosy, które idą szczególnie z Pałacu Prezydenckiego, gdzie cały czas się mówi, że takie zagrożenie wojną z NATO będzie tak gdzieś w latach 2025-2026. No też nie przesadzajmy. Pamiętajmy o tym, że Rosjanie tracą ogromną ilość sprzętu i produkcja sprzętu wojskowego, która w tej chwili jest realizowana na terenie Federacji Rosyjskiej, nie zapewnia uzupełnienia strat, które oni ponoszą na terenie Ukrainy. To znaczy, że armia rosyjska jest z dnia na dzień słabsza. W związku z powyższym, żeby odzyskać te siły, ja szacuję, że potrzeba na to 5, nawet 10 lat, żeby dojść do takiego poziomu, jaki Rosja, jaka Federacja Rosyjska miała w 2022 roku, czyli kiedy rozpoczęła wojnę. A NATO poszło wiele dalej. My w tej chwili ogromne środki przeznaczamy na uzbrojenie, na siły zbrojne. W związku z powyższym sytuacja nie jest taka zła, jaka by być mogła, natomiast niewątpliwie te braki w amunicji, które wynikają przede wszystkim z takiego stanowiska Amerykanów, powodują, że bardzo dużo Ukraińców zginie, o wiele więcej niż mogłoby zginąć, gdyby te dostawy były cały czas realizowane. W jaki sposób Amerykanie oszukali Ukraińców, którym przecież zapewnili gwarancję za to, że, znaczy zapewnili gwarancję bezpieczeństwa za to, że pozbyli się broni atomowej. Gdyby Ukraina tą broń atomową miała, Rosjanie na pewno by na niej nie napadli. No ale to lata 90., jeżeli chodzi o te gwarancje Stanów Zjednoczonych, ale panie komandorze, jeżeli chodzi o te amunicje i o te potężne straty ludzkie, o których pan mówi, że wielu Ukraińców zginie, to rozumiem, że chodzi o cywilów, którzy zginą w wyniku ostrzału miast, bo nie ma amunicji, która byłaby zdolna odpierać te ataki? Panie doktorze, dokładnie tak. Trafił pan dokładnie w sedno. To znaczy będzie to taka sytuacja, że rzeczywiście zabraknie obrony przeciwlotniczej, no bo w tej chwili takie pociski do obrony przeciwlotniczej mogą dostarczać tylko Amerykanie. Najbardziej skuteczne w odniesieniu do rakiet okazały się baterie Patriot z rakietami PAC-3 i z rakietami PAC-2. I tutaj niestety, jeżeli Amerykanie tej amunicji nie dostarczą, no to te rakiety będą wlatywały na terytorium Ukrainy i będą niszczyły domy, a jak widać celują, Rosjanie celują w tej chwili w domy i to dwukrotnie, tak jak było widać, po to, żeby trafić w służby ratownicze. Szacuje się, że od początku marca tego roku wystrzelono ponad 130 rakiet w kierunku Ukrainy i prawie 320 tych dronów Shahed. To wszystko wymaga obrony przeciwlotniczej i to obrony przeciwlotniczej, która posiada zarówno rakiety, jak i systemy artyleryjskie takie do zwalczania tego rodzaju obiektów.
Czy to wystarcza? No, moim zdaniem niedługo to wystarczy. I tak jak tutaj mówią te wszystkie głosy, czyli te 3 miesiące, to owszem, dotyczy to obrony przeciwlotniczej, ale na pewno nie dotyczy to frontu. Obrona przeciwlotnicza być może się załamie. Na szczęście Rosjanie nie mają już tak dużo rakiet, jak na początku wojny. W związku z powyższym tych rakiet niewątpliwie nadleci nad ukraińskie miasta mniej, no ale co tu dużo mówić, one jednak nadlecą. I na to musimy być przygotowani, jeżeli nie zapewnimy im dostawy amunicji. Szkoda, bo po prostu szkoda tych ludzi, którzy tam giną i tego wszystkiego, co zostanie zniszczone przez Rosjan, a jak widać, oni niszczą wszystko. Czyli ta rzeź cywilów to jednak jest uprawnione określenie, dramatyczne, ale jednak, jak rozumiem, to może się wydarzyć, tak? Panie redaktorze, rzeź cywilów to może bym tak nie powiedział, dlatego że Rosjanie, znaczy Ukraińcy opanowali, w odróżnieniu do tego, co się dzieje w Polsce, opanowali dobrze obronę cywilną, czyli oni rzeczywiście będą się chronili w schronach, ale Rosjanie i na to znajdą sposoby. Będą atakowali schrony, bo już to pokazali w Mariupolu, gdzie zaatakowali miejsce, czyli ten teatr, w którym chronili się cywile. I tak takie te miejsca też będą niewątpliwie celem rosyjskim. Rosjanie już na nic nie zważają. Oni idą na rympał, czyli już nie przejmują się tym, co mówi świat o tym, co się będzie działo. Natomiast no, zwiększy się ilość strat wśród cywili na pewno, ale najważniejsze jest to, że niestety zwiększy się także ilość strat, jeżeli chodzi o samą infrastrukturę. To jest też bardzo ważne, dlatego że ci ludzie po prostu nie będą mieli gdzie mieszkać. Być może spowoduje to także drugą falę uchodźców, która pójdzie na teren Europy, dlatego że no, ci ludzie będą musieli gdzieś uciec, gdzieś się schować i być może Polska powinna być gotowa na przyjęcie drugiej takiej fali, dlatego że rzeczywiście może coś takiego nastąpić w momencie, kiedy załamie się obrona przeciwlotnicza. Czy jest to możliwe? Jest to możliwe, dlatego jednym z rozwiązań byłoby to, co zaproponował prezydent Macron, czyli zrobienie takiej strefy buforowej na wschodzie Ukrainy za pomocą systemów przeciwlotniczych natowskich po to, żeby bronić natowskiego nie ma, a jednocześnie przy okazji obronić dosyć duże wschodnie terytorium Ukrainy. Czy jest to możliwe? Moim zdaniem teoretycznie jest. Trzeba przyzwyczailiśmy Rosjan do tego, że Ukraińcy otrzymali na początku czołgi, potem rakiety, teraz dostaną samoloty. W związku z powyższym myślę, że należy też przyzwyczaić do tego, że my będziemy bronili naszego nieba także na terenie Ukrainy. Panie komandorze, wiele razy rozmawialiśmy, pamiętam także na początku 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Pan komandor, no, wydaje mi się, że raczej był optymistą. Czy nie ma pan dzisiaj wrażenia, że nie docenił rosyjskiej armii? Bo pamiętam... Panie doktorze, bardzo dobre pytanie, ja bardzo za nie dziękuję, dlatego że wszyscy zawsze się mnie tak pytają, skąd ty masz tyle optymizmu? To nie chodzi w ogóle o rosyjską armię. Ja się o rosyjskiej armii nigdy nie obawiałem i zresztą myśmy zawsze krytykowali rosyjską armię, uważając, że po pierwsze jest ona skorumpowana, po drugie ona jest niezmodernizowana, czyli nie jest tak nowoczesna, jak się mówi, no i ten sprzęt wojskowy, który jest, ustępuje sprzętowi, który jest na Zachodzie. I okazało się to prawdą. Jedyny błąd, jaki popełniłem, i to przyznaję szczerze, to jest błąd w niedocenieniu albo inaczej, w przecenieniu rosyjskiego społeczeństwa. Uważałem, że będzie pewna bariera, która spowoduje, że... Masa krytyczna, tak? Jakiś bunt się obudzi i tak dalej. Coś takiego, proszę sobie wyobrazić, że w Związku Radzieckim taka faza krytyczna była, kiedy było to 20 tysięcy strat. Kiedy to był Afganistan. Afganistanie, tak. Wtedy matki rosyjskie wzięły sprawę w swoje ręce i Związek Radziecki upadł. Ja szacowałem, że to będzie około 100 tysięcy. Zginęło już ponad 420, znaczy wyeliminowano ponad 420 tysięcy rosyjskich żołnierzy i nic. I tam się nic nie zmieniło, poza tym, że spadła trochę taki ten procent woli do tego, żeby pokonać Ukrainę, to z tego co pamiętam z 85 na 73%, więc o 10% spada taka wola. Są już ludzie, którzy mówią, żeby wojnę skończyć na tym etapie, na którym to jest. Natomiast 70% Rosjan nadal uważa, że trzeba Ukraińców zniszczyć, rozwalić, wejść na teren Ukrainy i zająć Ukrainę, bo to jest terytorium rosyjskie, więc... Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że internet, czyli to otwarte źródło informacji o tym, co się dzieje na Zachodzie, jednak spowoduje, że Rosjanie zmądrzeją. Ale okazuje się, że dla nich nadal wódka i kiełbasa jest najważniejsza. Ja nie mówię oczywiście, że w 100%, bo są tam ludzie, którzy protestują, wykazując się ogromną odwagą. Ale większość społeczeństwa, proszę mi wierzyć, było to dla mnie ogromne zaskoczenie i powiem, no i smutno powiem też tak, ponieważ znam biegle język rosyjski. Od momentu, kiedy zaatakowano Ukrainę, ja nie oglądam już filmów rosyjskich, nie słucham rosyjskiej muzyki, bo po prostu nie potrafię. Po prostu mam obrzydzenie do tego. Panie komandorze, ale to o tyle może zaskakiwasz, też wspomniał pan, że no teraz jest internet. W latach 80., na początku lat 80. internetu oczywiście nie było. Wtedy rosyjskie matki z całego kraju nie mogły się ze sobą komunikować, nie miały wiedzy, ile ich jest i ilu tych synów, młodych chłopaków zginęło. Teraz już zdecydowanie łatwiej takie informacje uzyskać. To o co chodzi? Strach po prostu zdaniem pana komandora jest tym decydującym czynnikiem, co sprawia, że
No jeżeli chodzi o nastroje społeczne w Rosji, to one no jakoś szczególnie niepokojące z perspektywy rządzących chyba nie są, tak? No nic się takiego nie dzieje, co mogłoby władze niepokoić mimo tak wielu ofiar. Dlaczego tak jest? Panie doktorze, z trzech powodów. Powiem po wojskowemu. Wyprane mózgi, wódka i pieniądze. To są trzy rzeczy, które spowodowały, że rzeczywiście Rosjanie mają taki stosunek do tej wojny, jaki mają. Wyprane mózgi dlatego, że propaganda działała i to od dawna, kilkanaście lat. Myśmy o tym zresztą na Defense 24 bardzo często pisali. Pisaliśmy o tym takiej propagandzie kremlowskiej, o takiej agresywnej jeszcze wtedy, kiedy myśmy traktowali Rosję jako takiego partnera do działań i nawet w NATO, z tego co pamiętam, było biuro rosyjskie po to, żeby współdziałać z Rosjanami. Myśmy twierdzili, że ta propaganda jest bardzo nachalna. Ona specjalnie na przykład przerobiła II wojnę światową na potrzeby właśnie tego, co się w tej chwili dzieje. Także to była pierwsza rzecz. Druga, tak jak powiedziałem, WUDA, no bo niestety, powiedzmy sobie szczerze, dla wielu ludzi w rosyjskim społeczeństwie wystarczy mieć tylko co włożyć do garka i oni są już szczęśliwi. To nie jest tak jak u nas, że my na przykład chcemy gdzieś wyjechać, chcemy odpocząć, chcemy coś kupić. U nich tak nie ma. I trzecia sprawa, która jest też bardzo ważna, to są pieniądze. Proszę mi wierzyć, oni otrzymują za to, że idą na front, dosyć duże pieniądze, a rodziny z zabitych żołnierzy dostają około, tak w maksymalnym stopniu, czyli w Petersburgu i w Moskwie, mogą otrzymać nawet w przeliczeniu na Polskę to jest około 500 tysięcy złotych. To jest bardzo dużo pieniędzy, jak na Federację Rosyjską. A co najważniejsze, często są to ludzie, którzy byli pijakami, którzy w domu robili ogromne problemy, potem poszli na front, zginęli, rodziny na tym zarabiają i na to wszystko trzeba tak patrzeć. Także społeczeństwo jest tam do wymiany. Trudno to będzie zrobić i dlatego bardzo wielu ludzi zastanawia się, jak pójdzie dalej wojna, natomiast ja się zastanawiam cały czas, jak będzie po wojnie. Co się stanie z tym społeczeństwem? No bo nawet jeżeli Rosjanie w jakiś sposób tą wojnę wygrają, to co będzie dalej? Oni się zatrzymają, zaczną pracować tak jak my, zaczną starać się o to, żeby dojść do jakiegoś poziomu. Nie, oni pójdą dalej, tylko problem polega na tym, gdzie. Na pewno nie pójdą dalej do 2026 roku, tak jak to straszy cały czas BBN. Nie wiem dlaczego w ogóle. Szef BBN mówi o trzech latach, to prawda. Minister Siewiera mówi o trzech latach cały czas. No dokładnie, ale wystarczy sobie oszacować straty, jakie są w tej chwili produkcje Federacji Rosyjskiej, jeżeli chodzi o sprzęt wojskowy. I to produkcję sprzętu, który nie dorównuje temu, co było w 2022 roku. Armia rosyjska technologicznie cofa się do tyłu. Dlaczego? Dlatego, że nie ma dostępu do technologii zachodnich i dostępu do tych technologii nie będzie miała przez długi okres czasu. Ponieważ kraj zachodnie się już na to nie nabiorą. Ja zresztą pisałem. Ale na wschodzie ma technologię, panie komandorze. Nie muszą z zachodu brać technologii. Mają, czy w zasadzie na południu od siebie mają technologię, tak? No oni nie muszą koniecznie brać tych technologii wojskowych przecież z krajów zachodnich. Panie doktorze, no nie za bardzo, dlatego że oni mogą to kupić oczywiście na rynku, ale do tych technologii wojskowych nie mają dostępu, ponieważ Chińcy im tych technologii wojskowych nie chcą dać. Natomiast mogą to kupić na różnych forach, ja już nie powiem nazwy, bo nie będę tutaj nikogo reklamował, ale rzeczywiście to kupują. Wczoraj skończyłem taki artykuł na temat systemów antydronowych, które są montowane na rosyjskich czołgach. To są systemy, które mają chronić rosyjskie czołgi przed nalotem dronów. I ten system został przechwycony przez Ukraińców, oni go otworzyli, no i stwierdzili, że to jest po prostu normalne badziewie. Przepraszam za słowo, ale tak Ukraińcy to użyli. Dlaczego takie to jest? Dlatego, że oni zastosowali tam elementy, które kupuje się na rynku takim normalnym w Chinach. A to jest, powiedzmy sobie szczerze, niektóre produkty chińskie są dobre, ale większość takich komercyjnych produktów elektronicznych no nie są najwyższej jakości, nie nadają się do tego, żeby je montować na czołgach. I stąd Rosjanie mają... Nie te czasy, panie komandorze, nie te czasy. Że to już nie jest tak, że produkty chińskie są co do zasady marnej jakości. To już nie ten czas. Ja nie mówię o wojskowych, panie doktorze, nie. Ja broń Boże, bo ja sam kupuję też na różnych forach rzeczy, które mi są potrzebne. Natomiast ten sprzęt, który kupowany jest przez Federację Rosyjską, to nie jest sprzęt najwyższej jakości. Okay. Sprzęt wojskowy jak najbardziej. Osobiście twierdzę, że gdybym miał tylko możliwość pojechania do Chin, to jest moje największe marzenie, żeby tam pojechać i zobaczyć sprzęt wojskowy, który oni mają, dlatego że ten sprzęt rzeczywiście się bardzo mocno rozwijał. Na szczęście Chińczycy nie chcą przekazać tego sprzętu armii rosyjskiej i mam nadzieję, że długo tak będzie. Mam nadzieję, że jednak ten wpływ tej polityki międzynarodowej będzie taki, że Chińczycy nie przekażą im nowoczesnych czołgów, nie przekażą im nowoczesnych systemów kierowania, a co najważniejsze rakiet, które niewątpliwie są w tej chwili być może nawet lepsze od tego, co posiadają Rosjanie, szczególnie jeżeli chodzi o systemy elektroniczne. Na to i w ten sposób Rosjanie mogą się pocieszać tylko tym, co dostają, a to nie zawsze jest najwyższej jakości. Proszę mi wierzyć, jak ja zobaczyłem ten system, który oni zamontowali w systemach antydronowych na tych czołgach rosyjskich, no to powiem szczerze, rzeczywiście byłem zdziwiony, jak można coś takiego zrobić. To było niezgodne z jakimikolwiek normami inżynierskimi i myślę, że ten problem rosyjski pokazuje się w wielu dziedzinach. Między innymi, nie wiem, czy pan słyszał o tym, że ostatnio na kolejach rosyjskich okazało się, że oni nie mają części zamiennych do kolei, musieli zrezygnować ogromnej ilości takich połączeń kolejowych. I to się stało. Także
Tutaj takich problemów będzie bardzo wiele, dlatego że technologiczne braki wynikające z przerwania tych linii dostaw z Zachodu dotkną bardzo wielu dziedzin, w tym na przykład medycyny, dotkną szkolnictwa, dotkną nauki i to wszystko Rosjanie prędzej czy później odczują, a także przemysłu wydobywczego, bo tam także ten przemysł oparty był na technologiach, które przekazali wcześniej Amerykanie. Także nie jest tak źle, a na pewno nie jest tak bardzo źle, żebyśmy się martwili, że za 2-3 lata nas zaatakują. To raczej jest niemożliwe, ale my te 2-3 lata nie powinniśmy marnować, tylko powinniśmy je wykorzystać po to, żeby się przygotować na ewentualne uderzenie. Być może nie na nas, ale na Łotwę, Litwę, Estonię na pewno. Na Łotwę, Litwę, Estonię na pewno. To będzie, panie komandorze, no teraz już patrząc na tę przewagę Rosji na Ukrainie, na gdzieś już ten status quo od wielu, wielu miesięcy, który no zdaje się jest mocno niekorzystny, to pan komandor już jest przekonany, że no Rosja będzie chciała przetestować NATO po prostu. To ten krok już jest więcej niż pewny? Panie redaktorze, bo to nie chodzi o wygranie wojny z NATO. To chodzi o to, żeby zdestabilizować sytuację w poszczególnych państwach. Jeżeli nawet uda im się zająć jedną wioskę na Łotwie, Litwie, Estonii, albo w Estonii, no to tam będzie już pewien problem. Natomiast ja bym nie chciał tak powiedzieć, o tej przewadze to ja bym też tak nie przesadzał. Panie redaktorze, Rosjanie prowadzą ofensywę od 8 miesięcy. Zajęli Awdijewkę i Bachmut. To nie jest duże jak na siły, które poświęcili i na straty, jakie... Komandor Maksymilian Dura cały czas jest z nami. Przez chwilę straciliśmy łączność, ale jeszcze spróbujemy się połączyć z panem komandorem, żeby zapytać o tą bieżącą frontową sytuację. Zdaniem pana komandora wcale nie taką dramatyczną, jeżeli chodzi o Ukrainę. Jest już z nami chyba pan komandor. Ponownie słyszymy się, panie komandorze. Tak, bo przez chwilkę mieliśmy przerwę w łączności. Panie komandorze, pan mówi, że nie jest wcale tak źle, bo wszyscy dookoła mówią, że no, sytuacja jest dramatyczna w zasadzie, że no, to już jest ten moment, kiedy Ukraina powinna być może przystąpić do jakichś rozmów pokojowych, a jak nie, to za chwilę, że czasu już dużo tak naprawdę nie ma na podjęcie jakiejś decyzji, że straty terytorialne są dla Ukrainy nieuniknione. Tak mam wrażenie, że to jest niemal powszechna już opinia. Pan komandor uważa, że nie, że Rosja jeszcze może jednak będzie zmuszona, żeby Ukrainę opuścić? Panie profesorze, nie tylko może być zmuszona, ale musi być zmuszona. Ja cały czas powtarzam, w jaki sposób my chcemy zakończyć tę wojnę. Jeżeli chcemy na przykład jakimiś takimi porozumieniami, jakie były na przykład przed 2022 rokiem, czyli tak jak było te porozumienia z Białorusi, te mińskie, no to pamiętajmy o tym, że ta wojna się nie zakończy. Rosjanie na tym nie poprzestaną. Nie po to poświęcili ponad 400 tysięcy żołnierzy, żeby w tej chwili powiedzieć, no to dobra, to my to zabierzemy, a resztę dziękujemy bardzo, od dzisiaj żyjemy z wami w spokoju. Tak nie będzie. No, ale to też nie po to ich poświęcili, żeby teraz opuścić Ukrainę, panie komandorze. Dlatego trzeba ich stamtąd wyprzeć. Myślę, że to się uda. Panie redaktorze, ja... Jakim cudem, panie komandorze, jakim cudem, jeżeli no, Ukraina, nie, Zachód nie może jej dostarczać amunicji, częściowo dlatego, że sam też ma problemy z jej wyprodukowaniem. Jakim cudem ma to się udać? Ja oczywiście trzymam kciuki, żeby to się udało, tylko... Coraz to właśnie takim cudem, że trzeba w to wierzyć, że to się jednak uda, że ci Amerykanie wreszcie zmądrzeją i pukną się w głowę, bo to, co się będzie działo w tej chwili na Ukrainie, będzie decydowało o tym, co się będzie działo w całej Europie i być może na całym świecie. Jeżeli Ukraińcom uda się, jeżeli Rosjanom uda się zająć tą część Ukrainy i wymusić na Ukrainie pewne ustępstwa, to takim samym krokiem pójdą Chiny. One się właśnie do tego przygotowują i Tajwan padnie. Takich rzeczy i takich miejsc na świecie, w których może się zdarzyć to samo, będzie bardzo wiele. Myślę, że my musimy być na to przygotowani. My w tej chwili jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości. Wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, że świat, który myśmy mieli przed 2022 rokiem, się skończył. I trzeba albo, no nie ma innego wyjścia, to ja tu w ogóle nie dyskutuję, natomiast przerwało nam rozmowę, no jestem koło obwodu królewieckiego, więc może nas zakłócają, ale tak naprawdę to chodzi o to, że panie redaktorze... Iskander na Iskanderze. Cały czas... Więcej Iskanderów niż ludzi? Znaczy tak, ale tych Iskanderów właśnie nie ma tak więcej. Właśnie gdyby oni mieli te Iskandery, oni by je używali na Ukrainie, ale oni ich nie mają. To jest właśnie największy problem. Nie mają kalibrów, które mogliby strzelać na Ukrainę, bo gdyby je mieli, to by je strzelali. To samo z tymi kinżałami, o których oni się chwalili, to też im nie wystarcza. Także z Rosjanami nie jest tak dobrze, jak oni by myśleli, jak pokazują. Natomiast ja podkreślam jedną rzecz. My możemy oczywiście cały czas mówić o tym, że trzeba pójść na jakieś ustępstwa, ale co się wtedy stanie? Co się stanie wtedy z Federacją Rosyjską? Czy Rosjanie się na tym zatrzymają i zaczną żyć pokojowo? Zastanówmy się nad tym, co Rosja zrobi w momencie, kiedy zakończy konflikt na Ukrainie. I to jest najważniejsze. A już nie daj Boże weźmie Ukrainę pod siebie. Wtedy do nich dostanie się jedna z najsilniejszych armii na świecie i oni ją wykorzystają w ataku na Europę. Do tego nie można dopuścić. Za żadne skarby. I
Ja się dziwię Amerykanom, że oni kompletnie tego nie rozumieją, że to, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie, będzie decydowało o tym, co się będzie działo na całym świecie. A Europa pierwsza, która pod tym względem dostanie. Rosjanie się nie zatrzymają w żaden sposób, trzeba ich po prostu zatrzymać siłą. Inaczej się nie da wyprzeć ich z terytorium, także z Krymu i na tym zakończyć całą sprawę. Innego wyjścia po prostu nie ma. A oni wcale nie wygrywają. Pamiętajmy, można mówić tak, że oni zajęli już 1/4 terytorium, albo można też powiedzieć, że po 2 latach wojny, tracąc 400 tysięcy żołnierzy, najsilniejsza armia na świecie, która tak się reklamowała, zajęła tylko 1/4 terytorium Ukrainy. I myślę, że takie podejście będzie o wiele lepsze dlatego, żeby zakończyć tę wojnę. Panie komandorze, powiedział pan o jednym ciekawym, mam wrażenie, wariancie. Ukraińska armia wykorzystana do ataku na Europę. W tym scenariuszu, gdyby Rosja podporządkowała sobie Ukrainę. Panie redaktorze, ja nie mówię tutaj o tym, że Ukraińcy pójdą na to i w momencie, kiedy zajmą ich terytorium, to oni pójdą do armii. Ale są różne sposoby na to, żeby zmusić Ukraińców do tego, żeby w jakiś sposób współdziałali z Rosjanami. Myślę, że są takie sposoby. Rodziny i tak dalej, i tak dalej. Terror, jaki jest w tej chwili, nikt mi nie powie, że jestem przekonany, że obwód, te części obwodu ługańskiego i donieckiego, które zostały zajęte, że w tych częściach ludzie nie byli tacy chętni do walki z Ukrainą, jak później się pokazało i kiedy tworzono specjalne oddziały wojskowe. Tych ludzi, którzy poszli do walki z Ukrainą, w tej chwili już praktycznie nie ma, bo ich wszystkich pozabijano. Także efekt jest tego taki, jaki jest. No niestety, jeżeli ktoś wejdzie na terytorium, u nas w Polsce też tak było. Ślązacy byli w niemieckiej armii i być może taka sytuacja będzie też na Ukrainie i przeciwko temu należy przeciwdziałać. To naprawdę jest duże państwo, które ma ogromne możliwości. Jeżeli Rosjanie je zagarną, to użyją je przeciwko nam, więc w związku z powyższym dlatego też trzeba chronić Ukrainę i trzeba doprowadzić do tego, żeby ona tą wojnę może nie wygrała, bo to bym za dużo powiedział, bo Rosja nie może przegrać, znaczy nie może ponieść klęski. Natomiast rzeczywiście można doprowadzić do tego, że Rosjanie zostaną wyrzuceni z terytorium Ukrainy. I ja osobiście mam nadzieję, że prędzej czy później tak się stanie. Panie komandorze, tylko już na koniec o jedną rzecz zapytam. Premier Donald Tusk niedawno mówił o tym na spotkaniu Europejskiej Partii Ludowej. Pisał też w mediach społecznościowych, że żyjemy w czasach przedwojennych. I chciałem zapytać pana komandora, jak pan patrzy dzisiaj na Polskę, na to, jak rozwijamy swoje siły zbrojne, jak je modernizujemy, jakie wydajemy pieniądze na obronność, ale także jak przygotowujemy społeczeństwo do ewentualnej wojny. To myśli pan komandor, że tak jak jakieś horyzonty czasowe wyznaczamy dla Rosji, to dla nas wyznaczmy, kiedy my będziemy przygotowani do tego, żeby się obronić, w którym roku? Panie doktorze, ja się tak uśmiecham, ja przepraszam za to. Ja uważam, że to będzie, że to jak się przygotowujemy, to będzie temat na kiedyś może przyszłą rozmowę z panem. Ale powiem jedną rzecz. My się nadal przygotowujemy do wojny, która już była. My się powinniśmy przygotować do wojny, która będzie w przyszłości. A czy to robimy? No trudno mi jest to ocenić. Naprawdę, my robimy wszystko na rympał. To, co zrobił minister Błaszczak i to, w jaki sposób kupował uzbrojenie, urąga w ogóle wszelkim zasadom, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na Ukrainie. Myślę, że na ten temat możemy porozmawiać później. Tego się nie da określić, natomiast nie jest łatwo. Mamy dużo czasu. Myślę, że minister Kosiniak-Kamysz jednak pójdzie po rozum do głowy. Zapyta się paru specjalistów, jak to wszystko się odbywa rzeczywiście. Co trzeba zmienić w polskiej armii? Sygnały idą od prasy, bo dziennikarze o tym piszą. Między innymi ja też pisałem o tym w momencie, kiedy było to forsowanie Kołowisy. Niech mi pan wierzy, to już poszły pierwsze słowa krytyki i minister Kosiniak-Kamysz wiem, że usłyszał te słowa krytyki. I mam nadzieję, że to zostanie wprowadzone, bo wtedy będziemy silniejsi. Jesteśmy w stanie się obronić przed Federacją Rosyjską, będąc w NATO. Naprawdę potrafimy to zrobić. Trzeba tylko wykorzystać ten czas, który daje nam walcząca Ukraina. I to jest najważniejsze. No ale kiedy, panie komandorze, będziemy gotowi? Panie doktorze, my jesteśmy w tej chwili gotowi, także gdyby na przykład nas zaatakowano, to my będziemy się bronili. Natomiast problem polega na tym, że możemy być lepiej gotowi, to znaczy, żeby mniej naszych żołnierzy zginęło. Czy jest to możliwe? Jest to możliwe, naprawdę. Mamy technologie w tej chwili, które pozwolą nam zatrzymać Rosjan jeszcze na podejściu. Czyli w momencie, kiedy one będą próbowali przekroczyć granicę, to ich noga zostanie utrącona. Naprawdę, mamy takie możliwości, tylko trzeba te możliwości jeszcze bardziej rozbudować. Natomiast nie kupujmy Apache tylu, co oni chcą kupić, dlatego że 96 Apache'ów to są śmigłowce, które jakby nie było, śmigłowce szturmowe pokazały na Ukrainie, że raczej to jest mało prawdopodobne, żeby takie śmigłowce wykorzystać. Do tego trzeba mieć przewagę w powietrzu, co biorąc pod uwagę system obrony przeciwlotniczej, jakie posiadają Rosjanie, takiej przewagi w powietrzu, takiego panowania właściwie w powietrzu, bo przewagi to nie, ale panowanie w powietrzu my nie osiągniemy. Ilość systemów obrony przeciwlotniczej nie pozwoli na działanie tych śmigłowców. Kupmy ich mniej, a za to kupmy o wiele innych. Bardziej potrzebnych systemów, jak na przykład systemy walki elektronicznej. One pokazały na Ukrainie, że jest to system, który pozwala
na taką walkę bardziej skuteczną w odniesieniu do armii rosyjskiej. Tylko panie komandorze, czy jednak zmiana władzy, no u nas ostatnio ta zmiana się nie odbywa tak wcale często, co 8 lat mamy od 2007 roku te cykle, ale no w każdym razie przychodzi kolejna ekipa, kasuje rozpoczęte już kontrakty, a przynajmniej część z nich, bo tak było 8 lat temu. Teraz też wicepremier Kosiniak-Kamysz miałby część wyrzucić rozpoczętych już planów do kosza, to nie opóźni, panie komandorze, tego procesu modernizacji, nie sprawi, że znowu w jakichś obszarach od nowa trzeba będzie coś zaczynać? Nie, panie doktorze, ja zupełnie inaczej mówiłem. Ja mówiłem tylko na tym, że trzeba przemyśleć te kontrakty. Nie mówię o niekupieniu śmigłowców Apache, bo my musimy coś z czymś zastąpić Mi-24, ale nie kupujmy ich 96. Okay. Bo nawet Arabii Saudyjskiej nie stać na tyle śmigłowców. No bylibyśmy drudzy chyba na świecie, tak? Po Stanach, jeżeli chodzi o... Tak, po Stanach Zjednoczonych, dokładnie. My mielibyśmy o siedmiokrotnie mniejszą flotę Apache'ów niż mają Amerykanie. No weźmy, puknijmy się w głowę. Ja uważam tak, jeżeli minister obrony narodowej, pan Mariusz Błaszczak, zadecydował, że kupi 1000 bojowych wozów piechoty, a Borsuk, tych nowych polskich, no to świadczy o tym, że to jest po prostu nieprzemyślane. Gdyby powiedział 952, to ja to rozumiem, ale 1000, to wiadomo, że to wyssał z palca. No powiedzmy sobie szczerze, tak nie można. Trzeba naprawdę przemyśleć nasze możliwości, jeżeli chodzi o rozbudowę armii. Czy my jesteśmy w stanie w ogóle zapewnić 300-tysięczną armię i ją po prostu opłacić, czy też po prostu zrobić mniejszą armię, ale lepiej wyposażoną i naprawdę oprzeć się na rezerwach, które jakby nie było, przejmą tą walkę, dlatego że wojnę prowadzi się nie siłami operacyjnymi, które są w tej chwili, ale tymi siłami, które potem przejdą na miejsce tych żołnierzy zabitych i rannych. I o tym trzeba pamiętać. Także wiele przed nami do zrobienia. Minister Kosiniak-Kamysz, tego co wiem, nie chce przerywać tych programów i nadal je kontynuuje, rozmawiając z Amerykanami i z Koreańczykami. Natomiast jest bardzo wiele innych domen, w których można współdziałać, ograniczając pewne plany, chociażby nie rozbudowując dywizji o tyle, ile chciał pan minister Błaszczak. Proszę zwrócić uwagę, 8 lat służby, 8 lat rządu poprzedniego i oni wprowadzili jedną dywizję, tworząc ją z jednostek, które już istniały. A kiedy odchodził, stwierdził, że zbuduje następne dwie dywizje i powiedział, no to teraz panie ministrze Kosiniak-Kamysz, no to sobie zbuduj dwie dywizje, które ja zaplanowałem. No tak się to nie robi. Trzeba było samemu zbudować te dwie dywizje i dopiero potem mówić, super, udało się. A tak trzeba naprawdę przemyśleć, czy stać nas na te dwie dywizje dodatkowe, czy stać na 96 śmigłowców Apache i co rzeczywiście potrzebujemy, bo takich potrzeb w siłach zbrojnych jest bardzo dużo i o nich też trzeba myśleć. A mówił to wszystko komandor Maksymilian Dura, ekspert z Defense24.pl. Dziękuję bardzo panie komandorze za rozmowę. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie. Dzięki bardzo państwu, dziękuję bardzo za uwagę, za tę godzinę spędzoną z Wieczornym Ekspresem. Zapraszam na jutro na godzinę 18, bo wyjątkowe wydarzenie jutro o tej porze. Debata samorządowa, walka o Warszawę, czyli kandydaci do Rady Warszawy zmierzą się na argumenty w tym studiu, a sekundować im będą dziennikarze Superekspresu Izabela Kraj i Hubert Biskupski. Jutro to wydarzenie o godzinie 18, a teraz już życzę państwu dobrego wieczoru. Izabela Kraj, Hubert Biskupski. Już w środę o godzinie 18 najważniejsza debata w tegorocznych wyborach samorządowych. Walka o Warszawę. Rada Warszawy jest jak lokalny Sejm. Do debaty Superekspresu zaprosiliśmy 5 kandydatów największych komitetów. W tym starciu tytanów wezmą udział Agata Diduszko-Zyglewska z Lewicy, Barbara Socha, Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Jóźwiak z Koalicji Obywatelskiej, Jan Strzeżek, Trzecia Droga i Wojciech Machulski z Komitetu Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy. Transport, komunikacja, edukacja, zdrowie, bezpieczeństwo i ekologia. O tym będą dyskutować nasi kandydaci, nasi goście. Debata Walka o Warszawę, środa 20 marca, godzina 18. Transmisja live na naszej stronie internetowej, na Facebooku i na YouTube. Bądźcie z nami, oglądajcie koniecznie. Zapraszamy.
To koniec tej transmisji, ale nie koniec najwyższej jakości publicystyki i informacji. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco. Bądź z nami już jutro rano. Sedno sprawy, Ekspres Biedrzyckiej, raport i Wieczorny Ekspres. Dociekliwe pytania i ostre komentarze. Zawsze na żywo. Czekamy na Ciebie.